W dwóch miejscach prawie jednocześnie na Śląsku zatrzęsła się dzisiaj ziemia. Jedno epicentrum było na terenie kopalni Budryk. Siła wstrząsu wyniosła 3,8 w skali Richtera. Źródło drugiego wstrząsu znajdowało się pod ziemią w kopalni Wujek. Wstrząsy były odczuwalne w wielu miastach województwa. W kopalni Budryk w rejonie zagrożonym znajdowała się duża załoga górników. Wszystkich udało się bezpiecznie wycofać, nikomu nic się nie stało. Nie ma żadnych szkód pod ziemią, nie wpłynęły też na razie żadne informacje od mieszkańców. Jutro zbierze się specjalny zespół, który będzie oceniał sytuację. W kopalni Wujek w Katowicach do wstrząsu doszło poza rejonem prac. Również nikomu nic się nie stało. Była sekretarz w Urzędzie Miasta Ewa Gildy, z dawniej Ewa Jakubowska, poszukiwana listem gończym. Kobieta była bliską współpracownicą poprzedniego prezydenta Świętochłowic Dawida Kostępskiego. Poszukiwana jest za niszczenie, ukrywanie dokumentów, którymi nie miała prawa wyłącznie rozporządzać. Mogę potwierdzić, że prowadzone są czynności poszukiwawcze na podstawie listu gończego wydanego przez prokuraturę rejonową w Chorzowie, dotyczące właśnie poszukiwań tej kobiety. Tak jak wspomniałem, 55-letnia mieszkanka Wojkowic jest poszukiwana m.in. za przestępstwa z artykułu 231 i 276. Apeluję do wszystkich osób, które miały kontakt z tą osobą bądź posiadają wiedzę, gdzie ona aktualnie może przebywać, gdzie się ukrywa, o przekazanie takich informacji bądź to będzińskiej policji, bądź najbliższej jednostce policji w kraju. Od poszukiwanej odcina się Świętochłowicki Urząd Miasta. Tłumaczy, że wydarzenia miały miejsce do 2018 roku, jeszcze przed zaprzysiężeniem nowego prezydenta. Ta pani to faktycznie były sekretarz miasta Świętochłowice. Natomiast sytuacja jest o tyle specyficzna, że to pracownik, z którym tak naprawdę nowy prezydent nie miał ani razu styczności. W związku z tym, że pani przebywała od połowy listopada na zwolnieniu lekarskim, następnie po dosyć długotrwałym zwolnieniu lekarskim była nieobecna w pracy i była to nieobecność nieusprawiedliwiona. W związku z tą nieobecnością pani została zwolniona z końcem lipca ubiegłego roku. Raport pokontrolny Regionalnej Izby Obrachunkowej, który ukazał się na początku zeszłego roku, wykazał szereg uchybień, do których doszło podczas pracy Ewy Jakubowskiej. Między innymi w sprawie finansowania podróży służbowej Dawida Kostępskiego do Cannes w 2017 roku. Zagubiona została faktura za pobyt w hotelu, a należność uregulowana z rachunku bankowego miasta. Wciąż nie udało się zatrzymać kierowcy Audi, który w piątek nie zatrzymał się do kontroli w Świętochłowicach. Za samochodem ruszył policyjny pościg. W Bytomiu radiowóz został staranowany, a policjanci oddali strzały. Bordowe Audi zostało porzucone w rejonie ulicy Pastera w Bytomiu-Bobrku, a kierowca i najprawdopodobniej jeden pasażer uciekli. Na chwilę obecną apelujemy do świadków zdarzenia oraz do osób, które mają informacje na temat piątkowego pościgu, aby zgłaszały się do Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach bądź do najbliższej jednostki, jeżeli posiadają informacje, które mogą nam pomóc w wyjaśnieniu sprawy. Mężczyzna, który został zatrzymany tego samego dnia, czyli w miniony piątek, na drugi dzień po przesłuchaniu w charakterze świadka został zwolniony. 35-latek jest właścicielem samochodu. W momencie zatrzymania miał 2,5 promila alkoholu we krwi. Do pościgu i użycia broni przez policję w miniony piątek doszło także w Mikołowie. Policjanci dostali informację, że w pobliżu DK44 gromadziły się osoby w kominiarkach. Na miejscu zjawiły się patrole. Kierowca Audi przejechał na czerwonym świetle, próbował potrącić interweniujących policjantów, taranując przy tym radiowóz. Policjanci oddali strzały. Sprawca został zatrzymany tego samego wieczoru. To 24-letni mieszkaniec Katowic. Wiemy, że mężczyzna w chwili zatrzymania był trzeźwy. On tego samego wieczoru trafił do szpitala, bowiem miał rany głowy, jednak lekarz wykluczył, żeby to były rany postrzałowe. On został tego samego dnia zatrzymany, trafił do pomieszczenia dla osób zatrzymanych w Katowicach, gdzie oczekiwał na przedstawienie zarzutów. W tym czasie śledczy gromadzili materiał dowodowy i w niedzielę, wczoraj, w południe usłyszał zarzuty. To są dwa zarzuty. Jeden dotyczy niezatrzymania się do kontroli, drugi dotyczy zmuszenia funkcjonariusza do zaniechania prawnej czynności służbowej. Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia. Został tymczasowo aresztowany. Policjanci wciąż poszukują pasażerów, którzy byli świadkami zdarzenia. 32-letni Jacek Szczerba poszukiwany przez policjantów z Chorzowa. Mężczyzna w Sylwestra pojechał do rodziny do Nowego Sącza. 3 stycznia skontaktował się telefonicznie z rodziną, oświadczając, że jedzie do Chorzowa. Od tego czasu nie ma z nim kontaktu. Te zaginięcia do niego nie pasuje, żeby gdzieś się ukrył, żeby coś się z nim stało. No nie, no po prostu coś na pewno mu się stało niefajnego.
Być może, że gdzieś go widziano w Krakowie, ale to musi już policja trochę szukać. Obecnie policjanci zmierzają przede wszystkim do ustalenia, do odtworzenia jakby z tych informacji przekazanych przez rodzinę ostatnich wiadomych, tak? Czyli tam, gdzie mężczyzna mógł przebywać, czy on faktycznie był w tym Krakowie, więc teraz prowadzone są na szeroką skalę czynności jakby zmierzające do ustalenia aktualnego miejsca pobytu. Jednocześnie tutaj apelujemy do wszystkich osób, które widziały zaginionego, aby niezwłocznie skontaktował się z Komendą Miejską Policji w Chorzowie lub z najbliższą jednostką policji. Poszukiwany ma około 165 cm wzrostu, jest krępej budowy ciała, ma ciemne oczy i krótkie ciemne włosy, tatuaże na rękach, palcach rąk, na przedramionach oraz na plecach. Wyróżnia go blizna po lewej stronie twarzy, ciągnąca się od środka policzka do ucha, blizny po lewej stronie szyi i blizny pooparzeniowe na plecach. Będą kolejne protesty. Chorzów chce sprzedać prawa do użytkowania wieczystego jednej z działek przy ulicy Targowej, która znajduje się na terenie byłych międzynarodowych targów katowickich. Inwestycje na tym terenie budzą sprzeciw społeczników. To teren, który leży na granicy z Parkiem Śląskim. Miasto szuka w ten sposób pieniędzy. Ewentualna sprzedaż oznacza dla miasta dodatkowe źródło dochodu, a to jest potrzebne po to, aby przeprowadzać kolejne inwestycje potrzebne mieszkańcom. To poszukiwanie dodatkowych źródeł pieniędzy jest niezwykle ważne właśnie teraz, kiedy w wyniku wielu decyzji rządowych wpływy do budżetów miast po prostu zmalały. Miasto zwraca też uwagę, że wzrosły też wydatki. Na razie nie wiadomo, kiedy mogłoby dojść do sprzedaży terenów. Wiadomo jednak, że ewentualny nabywca będzie mógł tam prowadzić działalność usługową lub gastronomiczną. Kolejne rekordy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tylko do północy orkiestra zebrała 115 milionów złotych, a to nie koniec, bo kwota ciągle rośnie. Dziś rano pieniądze do banku złożyli przedstawiciele jednego z sześciu sztabów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Sosnowcu. Jesteśmy bardzo zadowoleni, dlatego że w tym roku pobiliśmy swój osobisty rekord. Wiem z relacji, z doniesień, że w całej Polsce padają rekordy, natomiast dla nas jest to tym bardziej miłe, że mamy swój własny. W tym roku zebraliśmy ponad 91 tysięcy, ale kwota nie jest ostateczna. Pieniądze zostały już złożone do banku, ale dalej trwają aukcje internetowe na Allegro Charytatywni. Rekord padł także w Jaworznie. Finał był fantastyczny. Zebraliśmy ponad 183 tysiące złotych, w tym 195 wolontariuszy zebrało ponad 150 tysięcy złotych, a hitem było rondo, które poszło za 33 tysiące. A mowa o tym rondzie w centrum miasta. Zwycięzca licytacji będzie mógł na nim umieścić dowolną nazwę, która będzie tam widniała przez rok. WOŚP wspierano w całym województwie. Po raz pierwszy w historii w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Tylko w ostatnim czasie do GCZD trafił m.in. nowoczesny rezonans magnetyczny czy urządzenie do neuronawigacji, które pomaga wykonywać operacje neurochirurgiczne. Ogólnie w latach całej historii współpracy z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy szpital dostał sprzęt za około 12 milionów, w tym był ten rezonans. No, współpraca układa się ok, układa się dobrze, cieszymy się, że jest taka inicjatywa. Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy podsumowuje także policja. I chociaż tegoroczny 28. finał przebiegał bardzo spokojnie, na terenie województwa śląskiego nie obyło się bez kilku incydentów. Kradzieże były na terenie Bielska, Gliwic oraz Katowic. Doszło też do takiego incydentu w związku z imprezą towarzyszącą WOŚP, gdzie doszło do wypadku kłada, ucierpiała kobieta, pasażerka tego kłada. Ale w jednym przypadku też kobieta zgłosiła się do nas z filmikiem, gdzie nagrała dwie młode dziewczyny, które wyciągały pieniądze z zaplombowanej puszki. Ostateczną oficjalną kwotę zebraną w ramach 28. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy poznamy dopiero za kilka dni.